Siemano ludziska, witam was w nowym odcinku na kanale. Dzisiaj wam pokażę, jak ustawić sobie rozrząd w takim oto silniku. Jest to silnik Pitbike MRF 160. Oznaczenie silnika jest to 1P60YMJ. Nie wiem, czy to będzie widać, ale będzie widać, ok. Mianowicie, jak widzicie, taki oto silniczek. Silniczek jest po, można powiedzieć, full remoncie. Dzisiaj wam pokażę, jak ustawić sobie rozrząd w takim oto silniku. Troszeczkę są inne oznaczenia, jest inna zębatka rozrządu niż w zwykłym FMB czy tam MRF 140. Także mam taki silnik na garażu, mamy sportowe magneto silnika KST70. Także pomyślałem, że nagram wam taki oto filmik. Głowica z takiego silnika wygląda w taki oto sposób. Głowica też jest po remoncie, są nowe prowadnice, gniazda zaworowe, zaworki. Także wszystko tak to się prezentuje. Silnik się prezentuje w taki oto sposób. Będę wam tutaj przybliżał i oddalał, tak żebyście mogli zobaczyć wszystko, jak to wszystko wygląda. W silniku oczywiście musimy sobie znaleźć punkty na magnecie. Punkt na magnecie jest to punkt T. Mam nadzieję, że to widać w miarę ok. Punkt T i na karterze oczywiście macie wycięcie. Na karterze macie wycięcie, tutaj taki roweczek jest. I na magnecie jest punkcik. Te oczywiście dwa punkciki muszą się pokrywać ze sobą, czyli powinny być w pionie. Tutaj na karterze na górze, tu na magnecie na dole. Dodatkowo tłok w tym silniku powinien być na równo z cylindrem. Czy jest na równo? Tłoczek jest na równo. Zakładamy sobie zębatkę rozrządu. Zębatka rozrządu wygląda w taki oto sposób. Ma jeden otwór centrujący, dwa otwory montażowe, jeden znak, drugi znak, jakiś tam napis. Także tą zębatkę zaraz wam pokażę, jak ustawić. Także zębateczkę ustawiamy w taki oto sposób. Mamy napis FL. Napis FL i dwa punkciki, dwa znaki. Ustawiamy sobie zębatkę mniej więcej w taki oto sposób, żeby poziomo były te znaki montażowe. Czyli coś takiego. Musimy sobie tu ustawić tą zębatkę. Coś takiego, a jak będzie inaczej, to jak będzie źle, to po prostu sobie przestawimy. Teraz sobie założymy głowicę. Zakładamy głowicę. Głowica musi wam wejść w tulejki, żeby to wszystko było dobrze. Troszkę możemy to oddalić jak na razie. Głowicę oczywiście musicie sobie wsadzić wy na cylinder, żeby wam fajnie wszystko weszło. Dobra, jak wam wszystko już tu weszło, ustawiamy sobie rozrząd. Tutaj, jak widzicie, założyłem sobie zębateczkę rozrządu. Wygląda tak, czyli coś jest nie halo, nie? I na głowicy, nie wiem, czy to będzie widać, taki trójkącik, jak widzicie, na wprost tego, o, dokładnie tutaj jest, gdzie śrubokręcik teraz wam pokazuje. Jest taki punkcik, który wam tam pokazuje, jak ustawić rozrząd. Także znak wszystko jest i tą kreseczkę na zębatce rozrządu musimy ustawić na wprost tego wcięcia, tego wypustu na głowicy. Oczywiście tutaj na magnecie musi być ten znak T na wprost tego wcięcia, także to sobie ustawimy wszystko i sprawdzimy, jak to wszystko wygląda. Ustawiamy sobie T na magnecie. No i z tego, co widzę, to ten znak można by dać okreskę na dół. I tak też oto zrobimy. Damy jeden ząbek zębatkę niżej, żeby ten tutaj skoczył. Zobaczymy wtedy, jak będzie ustawione. Czyli zębatka musi iść na dół, czyli zrobimy taki myk. Taki myk. Taki myk. Ok,
tu cyk. I teraz mamy takie coś. Punkty na zębatce rozrządu są poziomo. Ale one się nie pokrywają z wcięciem na głowicy. Także sprawdzimy sobie co do tłoka. Bierzemy sobie śrubokręcik. Ja sobie włożę w otwór od świecy i sobie ustawię tłoka w takim położeniu, żeby był górny punkt, ale nie będę teraz patrzył na znaki. Dobra, więc mianowicie wyglądałoby to w taki oto sposób, jak teraz na filmie. Czyli widzicie, że te wcięcia się nie pokrywają. Także cofniemy sobie zębateczkę poprzednio, tak jak była wcześniej. I ustawimy na górny punkt tłoka. Wiadomo, tutaj jest silnik 160, także te znaki powinny być w miarę czytelne. Ale zdarza się tak, że w innych silnikach, w 110 czy innych silnikach, że po prostu ustawicie sobie na znaki tu na magnecie, ustawicie sobie na znaki, a po prostu tutaj rożen wam inaczej wychodzi. Także te znaki niekoniecznie czasem się pokrywają na równo. Dobra, teraz sobie ustawię to na świecę, czyli wkładam sobie śrubokręcik w otwór od świecy, szukam górnego punktu. Wyczuwalny jest górny punkt taki, że po prostu tu magneto wam jest w takiej pozycji, że po prostu ono chce przejść do tyłu i do przodu, nie? Ustawiamy go tak na górnym punkcie. I teraz jak widzicie, ja wam tu przyświecę, żeby to było wszystko widoczne. Te wcięcia na głowicy, na zębatce rozrządu się pokrywają, także rozrząd powinien być tak ustawiony. Dodatkowo ten napis FL ustawiamy tak jak czytamy, czyli normalnie do góry, tak żeby go było ładnie widać. Prawdopodobnie jakbyśmy ustawili ten napis na dół, to szczerze wam powiem, nie wiem jakby to było, ale prawdopodobnie tak samo. Czy to by była taka pozycja, napis na górze czy na dole, to nie ma znaczenia. Ja ustawiam napisem do góry i myślę, że jest ok. Także teraz co pozostało, to sobie przykręcić zębatkę rozrządu śrubkami, oczywiście na kleju, żeby wszystko tam było w jak najlepszym porządku. Przykręcić sobie głowicę, przykręcić sobie tutaj cylinder raz z głowicą, tymi śrubami tutaj od środka, napinacz rozrządu, tutaj pokrywę głowicy i silnik prawdopodobnie będzie gotowy do uzbrojenia i do odpalenia. Także w tym odcinku to jest tyle. Mam nadzieję, że wam pokazałem jak ustawić rozrząd. Czy się podobało, czy nie, to ocencie sami. Dajcie łapę w górę, komentarz, subskrypcję. Ja nie przedłużam, kończę, składam dalej ten silniczek. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie.